kursy, kursiki, maturalne, programistyczne, fotograficzne, taneczne, kryptowaluciarskie, forexowe. Kursów jest naprawdę masa. Jedne mają więcej sensu, drugie trochę mniej. Ale jak to jest w przypadku League of Legends? Czy takie kursy mają w ogóle rację bytu? Czy coś z nich można wyciągnąć? Czy można się czegoś konkretnego nauczyć? To są pytania, które każdy sobie zadaje, jeżeli patrzy na coś takiego. Jak ktoś może mnie z kursu nauczyć grać w League of Legends? No, pytanie dobre. I tak się składa, że jakiś czas temu Paweł Czekolad Szczepanik stworzył taki kurs. Kurs Mid Lane. Ucz się zwyciężania od profesjonalnego gracza. Kurs League of Legends. Oto kurs dla graczy League of Legends, prowadzony przeze mnie, Pawła Czekolada Szczepanika. Jest skierowany do osób, które chcą polepszyć swoje umiejętności na środkowej linii i osiągnąć wyższe rangi w grze. Skorzystaj z bogatej wiedzy i doświadczenia jednego z najlepszych polskich midlanerów. Brzmi świetnie. W końcu niezbyt jesteśmy w stanie negować fakt, że Czekolad grać w LoL'a potrafi. W tym momencie jest prawdopodobnie trzecim najlepszym polskim midlanerem, zaraz po Zwyro i Freskowym. No niestety od ostatniego coachingu od Pawła trochę się pozmieniało i niestety Paweł nie dostał angażu w najlepszej lidze na świecie. No i zapytasz się, co z tego kursu się dowiesz? Jak pisze sam Paweł na stronie, nauczę cię, jak pływać na mapę, zarządzać falami minionów czy dominować linię. Pod moimi skrzydłami opanujesz teamfight, roaming i macrogame. Od podstaw do technik zaawansowanych. Dzięki moim wskazówkom i wiedzy, twój gameplay zmieni się na lepszy. Moja strona kursu zapewni ci intuicyjną nawigację po treściach. Będziesz mieć dostęp do obszernych opisów lekcji i materiałów wideo, a to wszystko za 200 zł. Na początku kosztowało 250, teraz ta cena troszkę zmalała, bo ten kurs wyszedł jakieś pół roku temu. I ja kupiłem ten kurs. Co prawda, kupiłem go jak była jakaś promocja za 159 zł, czyli wtedy myślałem, że robię deal życia, bo 100 zł taniej. Teraz się okazało, że tylko zaoszczędziłem 41 zł. I co najważniejsze, obejrzałem go całego. Więc teraz, widzu, podzielę się z tobą, co wyciągnąłem z tego kursu, co tam jest w środku, czy co ewentualnie mi się nie podoba. Tak, żebyś ty wiedział, czy warto w coś takiego się pakować. W ogóle ta strona jest jakaś dziwna, bo tu jest jakoś dziwnie wyjustowane. W ogóle jest czcionka, w której nie ma polskich znaków. A tu? Tu chyba coś diva ucięło. I jest jakiś czarny, dziwny box. Więc ogólnie ten kurs ma tutaj 24 niby lekcje. Pierwsza lekcja, która jest, nazywa się jak draftować, aby zwiększyć szansę na wygraną. No i tutaj mój problem jest taki, że ten materiał trwa 21 minut i on jest spoko. Pierwsze 3 minuty są faktycznie spoko. Czekolad mówi tutaj, kiedy grać jakim czempionem, jeżeli przeciwnicy mają inne czempiony. I to jest spoko, no ale to są 3 minuty. 3 minuty tego, nawet 2 minuty tego filmu, w których jest faktyczna wiedza, ale też ona jest bardzo wybiórcza, bo to jest koncept, którego nie da się tak łatwo powiedzieć. Jak masz powiedzieć, kiedy dany champion pasuje, jeżeli dla każdego championa jest to mocno indywidualne? To jest taki temat rzeka, na to można by dyskutować całymi dniami. No spoko, ale te 2 minuty są jako tako okej, bo one mówią tak ogólnie, na co uważać, jak to się powinno rozpatrywać. Taki wstęp do tego, jak myśleć o danych championach. Ale potem? Potem to jest bardzo dziwne, bo potem przez następne 20 minut Czekolad rozkminia swoje drafty profesjonalne z LFL-a. I tak jak ja to obejrzałem, to miałem takie, po co to komu? Jeżeli nie jesteś profesjonalnym zawodnikiem, to nic ci to praktycznie nie da. A nawet jeżeli jesteś, to też nie jest jakaś taka super tajna rozkmina, której raczej byś nie wiedział. Plus, raczej Czekolad tutaj nie mówi mocno o jakichś rodzajach kompozycji i tego, jak w tym grać aż tak dokładnie. Tak, nie rozbija tego tak mocno na czynniki pierwsze, żeby to była jakaś super tajna wiedza. Tylko po prostu mówi tak ogólnie, wjazd, wyjazd, poke range i tak dalej. No i też dużo tutaj jest odnośnie czempionów i tego, jakie czempiony wybrać, a to był patch 13.1. Aktualnie mamy 14.13. Tutaj zostaliśmy zbombardowani jakąś wiedzą, draftami z proplayu, które nijak mają się do gier na solo kolejce, czy też normalo z kolegami. I teraz przechodzimy do samej lekcji, podstawy środkowej linii. Na midzie można grać każdym typem czempiona, ale głównie zobaczymy tutaj magów, asasynów oraz fighterów. Każda z tych klas ma inne mechaniki oraz mocne i słabe strony. Zaczynając od magów, musimy wiedzieć, że magowie głównie operują swoimi skillami, które mają dość duży cooldown. No i to jest mocny materiał, bo teraz przechodzimy do tego, że Czekolad mówi nam, że na midzie można grać magami, można grać asasynami, można grać tankami, można grać wszystkim, a magiem jest na przykład Syndra. Trochę dziwne, bo to jest raczej coś, co kmini każdy, no wiadomo, że jako taki wstęp całkiem okej. Okay. Ale wcześniej było jak draftować, teraz mamy jakie są to czempiony, coś mi się tu nie klei. No dobra, przejdźmy do następnej lekcji. 8 najważniejszych mechanik, które musisz poznać. Kurde, jak ci Koreańczycy dobrze doczują, jak oni to robią. No już ci tłumaczę. A więc sekret polega na tym, żeby klikać dużo częściej niż inni. Tak zwany APM. APM, no niektórzy myślą, że jest overrated, niektórzy nie. Uważam, że klikanie szybko daje nam tak jakby lekką przewagę, żeby zareagować na zbliżające się niebezpieczeństwo. No i tutaj szczerze to nie jest do... Jak pierwszy raz je zobaczyłem, to miałem takie, kurde, ale Czekolad wymyślił. No i spoko.
tutaj fajne 8 tipów. Przede wszystkim faktycznie APM, szybkie klikanie, pozwoli wam lepiej zdodżować. Ale to jest dosyć dziwne, bo raz czekolada mówi takie mega oczywiste rzeczy, a potem mówi jakieś takie bardziej skomplikowane i używa słownictwa, które ciężko jest zrozumieć dla kogoś, kto totalnie by nie wiedział, jak działa League of Legends, dla takiego nowicjusza. Więc wydaje mi się, że ten język jest taki dosyć dziwny. Kolejną ważną mechaniką jest zakodowanie auto-ataku bądź skilla przed użyciem flasha. Polega to na tym, że po prostu gra koduje tak jakby naszego skilla już poza range'em i kiedy użyjemy flasha, znajdujemy się w tym range'u i gra już tak jakby z automatu używa nam tego skilla, przez co mamy najlepszą i najszybszą tak jakby reakcję, jaka jest możliwa. Okej, tutaj ja szczerze nie zrozumiałem, o co chodzi. Bardzo dziwnie Paweł to wytłumaczył. To, co on chce tutaj wytłumaczyć, to jest input buffering. Czyli to jest taka technika, która polega na tym, że jeżeli chcecie jakiegoś spela w League of Legends, to są dwa rodzaje speli. Jeden rodzaj speli działa tak, że jeżeli teraz chcecie rzucić spela i na przykład chcecie rzucić go gdzieś, gdzie nie macie zasięgu, no to on się rzuci na skraju waszego zasięgu. Tak na przykład działa ku Syndry. Ale z drugiej strony macie spele, które da się zbuferować, czyli jeżeli chcecie rzucić gdzieś go poza zasięgiem, to klikacie tam, gdzie chcecie go rzucić i wtedy wasz champion idzie w tamto miejsce i w momencie, kiedy będzie już w zasięgu, po prostu od razu rzuca ten spell. No jeżeli na przykład gracie Ani i rzucicie R-kę poza waszym zasięgiem, będziecie tam, podejdziecie tam do przeciwnika i rzucicie R-kę, nie będziecie w zasięgu, sflashujecie, to od razu ta R-ka od razu się kliknie i wtedy nie ma czasu na zdodżowanie. Jest to o wiele szybsze, niż gdybyście zrobili flasha i potem dopiero dorzucili R-kę. A tutaj Czekolad jakoś dziwnie to wytłumaczył, wziął jeszcze Wiktora. Ten przykład fajnie widać na postaci typu Ari, gdzie po prostu przed użyciem flasha musimy najpierw zchargować nasze E. Zobaczcie, jaka duża jest różnica między pierwszym, drugim, a trzecim czarmem. I znowu to jest całkiem śmieszne, że on tutaj nic nie tnie. Ale E Ari to jest zupełnie inny case, bo tu rzucacie spela i jakby przedłużacie jego zasięg flashem. To jest zupełnie inny typ mechaniki, a Paweł tutaj powiedział, że to jest to samo. Więc tutaj troszkę widać, że nie jest nerdzikiem. No ale tak, jest taka sztuczka, że jeżeli macie czempiony, na których da się coś rzucić z flashem, to możecie zacząć to kastować w jednym miejscu, potem flashujecie i to się skastuje z miejsca, w którym wy flashowaliście. I da się w ten sposób na przykład rzucić mniej doczuwalnego czarma Ari. W ogóle też całkiem śmieszne, że on tutaj coś tłumaczy i wszystko, co tłumaczy i pokazuje, jest nagrane na customie z opłaconymi aktorami. A to takie całkiem zabawne. Następną mechaniką będzie sprawdzanie dostępności pasywki bądź jakiegokolwiek skilla na przeciwnej postaci. Więc ważne jest, żeby klikać na przeciwną postać, kiedy mamy możliwość dowiedzenia się czegoś dodatkowego. W tej sytuacji na przykład wiem, że Zak ma pasywkę dostępną, a po śmierci tej pasywki już nie widać, więc możemy grać wokół tego. Tak samo jest z jajkiem Anivi. Kiedyś było jeszcze ze stunem Aini, ale teraz już jest taki pasek nad nią. Kiedy Zak tutaj ponownie się zrespił, to widać, w sumie już nie widać, że ma tą ikonkę pod paskiem właśnie postaci i możemy grać wokół tego. W ogóle dosyć dziwne, bo tutaj Czekolad gada o tym, że możecie to faktycznie zobaczyć pod Zakiem i tu mogłoby to zostać powiększone, jakoś pokazane, że ma tam tą ikonkę pasywki na górze, bo ja w sumie nie skapnąłem się, o co chodzi. Ale najśmieszniejsze w tym jest to, że w sumie nie trzeba na to patrzeć na górze pod paskiem, bo przecież tutaj nad Zakiem to jest taki wielki dringas pokazany na jego pasku zdrowia. No ale spoko, tutaj takie parę moich uwag, parę moich rozkwin, ale ogólnie 8 mechanik, całkiem fajnie. Całkiem spoko. Ta reszta, która tam była, całkiem w porządku. Można na pewno coś z tego wyciągnąć, jeżeli nie jest jakimś super zaawansowanym graczem. Kolejna lekcja, jak zaplanować swój plan na grę. Jak zaplanować swój plan. Zaplanować plan. Kiedy planuję swój game plan na midzie, mój plan na gierkę, co chcę robić, to biorę parę rzeczy pod uwagę. Pierwszym z nich jest to, czy moja postać jest silniejsza od postaci przeciwnika. Jeżeli tak, to staram się walczyć o każdego creepa i nie daję przeciwnikowi ani troszeczkę swobody. Po to, żeby dociskać, nie? Trzeba być silniejszym. Natomiast kiedy to ja skaluję i jestem tą słabszą stroną, to staram się unikać trade'ów, które wychodzą na moją niekorzyść. Ale to oczywiście wszystko zależy od postaci. No i to w zasadzie w sumie wszystko, co da się tutaj powiedzieć. Jak zaplanować grę, no to wszystko jest zależne. Tego nie da się wytłumaczyć w 10 minut. Tutaj Paweł podaje jakieś parę przykładów, ale ciężko jakoś to rozkminić. O wiele fajniej moim zdaniem byłoby, gdyby zrobił tutaj lekcję, jak na przykład grać melee w range czempiona i range w melee czempiona, albo range w range. Tak po prostu, gdzie da się mniej więcej podać jakieś ogólne zasady w takich matchupach, bo wiadomo, każdy matchup jest inny i inaczej trzeba rozplanować grę w zależności od tego, kto gra w dżungli, kto gra na midzie. Tu jest za dużo czynników, żeby to rozkminić w takiej lekcji teoretycznej. To nie jest matematyka, gdzie zawsze 2 plus 2 jest równe 4. Tutaj 2 plus 2 czasami jest równe 5, a czasami jest równe minus 3. Jeżeli chodzi o wave management, to mamy 3 określenia na dany wave state, czyli status naszego wave'a. Pierwszym z nich jest push, czyli tak zwany priorytet. Priorytet nam pozwala po prostu dołączyć jako pierwszym na jakąś walkę na rzece, walkę o smoka, czy cokolwiek, co się dzieje w pobliżu nas.
Jeżeli przeciwnik nie farmi tych minionów pod turretem, kiedy spuszowaliśmy, to nie mamy tego priorytetu, więc push nie oznacza 1 do 1 priorytetu na midzie, ponieważ jeżeli chcemy troszeczkę oszukać system, możemy po prostu zdropować wave'a i zejść jako pierwsi na jakąś walkę, co nie jest złym pomysłem, tylko to zależy bardzo od sytuacji. No i tu znowu, nie do końca zrozumiałem, co Paweł powiedział. Też w 3 minuty nie da się rozkminić wave managementu. Wydaje mi się, że raczej zbyt dużo z tej lekcji się nie wyciąga. Kolejna lekcja, 3 sposoby na zrobienie mid gapu. I tu szczerze wydaje mi się, że ta lekcja to jest taka trochę zapchaj dziura, bo to jest po prostu gra, gdzie Czekolad stąpuje sobie gierkę w Peace Low Elo i po prostu mówi o tym, co robi. Taki typowy odcineczek, jakby sobie oglądał moją ucieczkę z piekła. Kolejna lekcja, jak i kiedy się tradeować. To wydaje mi się, że jest jedna z fajniejszych lekcji w tym kursie. Co prawda nie powinna się nazywać jak i kiedy się tradeować, tylko jak rozgrywać pierwsze levele na midzie, ale tak, bardzo fajna, z tego faktycznie można coś wyciągnąć. Kiedy jak roamować? Roaming jest kluczowym zadaniem midlanera, aby kierować i snowballować gry. Musisz wiedzieć, która linia będzie lepszą inwestycją na dłuższą metę. Aby porządnie roamować, musisz dobrze obserwować mapę oraz znać matchupy na topie, jak i na bocie. Najważniejszą zasadą, aby roamować, jest pierw spuszczowanie naszej fali minionów, dopiero wtedy jesteśmy w stanie pójść na roama. No i tutaj chyba szczerze ktoś Czekoladowi trzyma pistolet przy głowie, inaczej tego nie widzę. Tak dziwnie tutaj to mówi. I ten materiał też jest dosyć dziwny. Bo koniec końców opiera się na tym, że tutaj mamy grę profesjonalną Czekolada i on mówi, jak zroamował. Tylko problem jest taki, że to co on tutaj mówi, nie da się tego przenieść na solo kolejkę, bo oni tutaj grają grę kompetytywną. Mają komunikację, mają rozegrane paręnaście, parędziesiąt gier ze sobą, mają to zgranie i są w stanie powiedzieć, żeby zawodnik stopa zestakował wave'a, żeby Paweł akurat mógł spuszować i żeby mógł zejść do topa. I ciężko jest też powiedzieć, kiedy można roamować. Najprościej roamujesz po prostu, kiedy spuszujesz wave'a, a tak, żeby to bardziej rozkminić, nie da się tego tak jakoś opisać, po prostu teoretycznie. No niestety w solo kolejce nie zrobisz tego samego, co na proplayu. Jak i kiedy wardować na midzie? Najważniejszą rzeczą jest, aby nigdy nie trzymać dwóch wardów w plecaku, ponieważ tracimy cooldown na położenie kolejnego warda. Tutaj po 4 minutach gadania Czekolada, gdzie nic nie było pokazane, wreszcie pokazuje to samo, co robił wcześniej. Więc trochę to jest takie podwójne powiedziane, dziwne. Dalej to w sumie Czekolad pokazuje, gdzie można wardować, co prawda połowa tych rzeczy już jest bezużyteczna, bo zmienili mapę totalnie w League of Legends. Ale overall wydaje mi się, że jak na kurs za 250 zł, mógłby tutaj faktycznie więcej tego pokazać i bardziej dla widza jakby wizualizować to, a nie tak, że tak po prostu gada i nie wiesz, o co chodzi. Jak wykorzystywać jungle planty, żeby zrobić sobie przewagę na midzie? Zacznijmy od zielonego wocka. W około 5.30. Następna lekcja to jest jungle planty. Też mam wrażenie, że taka trochę zapchaj dziura, bo to jest coś typu no, spałem się w tej minucie jungle planty. I faktycznie spoko trik z tym, że możesz stradeować się, zrobić prio i pójść zabrać jungle planty. Ale tak poza tym, no to nic co więcej nie da się powiedzieć. A Czekolad o tym mówi przez bite 5 minut. I też dosyć dziwne co tu jest. Pokazuje on grę Zeki na T1 z finału 2022. I faktycznie Zeka tutaj spoko to zrobił. Tylko problem jest taki, że nie ma kamery na niego, więc nie widać w ogóle co on robi. Kolejna lekcja, bardzo ważna i w sumie już bardziej zaawansowana. 4 najważniejsze timery w early game'ie. I tutaj jest to dosyć spoko, dosyć fajnie wytłumaczone. Fajnie Paweł to powiedział. Tylko problem jest taki, że po pierwsze, timer na Heralda już nie działa, bo nie ma Heralda w tej minucie, w której był kiedyś. Mamy teraz timery, że trzeba faktycznie bić się o czerwiaki. No i też nie powiedział o najważniejszym timerze, jaki jest. Timer 5.30. Czyli moment, w którym faktycznie masz już 6 level, chcesz zrikolować, żeby mieć itemy na 6 levelu i móc się wokół tego bić. Plus też, żeby właśnie bić się na czerwiaki. Plus też spadły już opancerzenia z towera na midzie i topie, więc możesz być silniejszy i wręcz czego jak kogoś zabijesz, to możesz zgarnąć plate'a. I ten timer wydaje mi się, że jest najważniejszy w takim early game'ie, a tutaj Paweł go totalnie pominął. Szkoda. Kolejna lekcja, jak grać wygrywający matchup. I tutaj problem jest taki, że wydaje mi się, że nawet nie wziął jakiegoś mocno wygrywającego matchupu. Lissandra w Ahri. To nie jest taki matchup, że nie da się totalnie grać. Są o wiele gorsze matchupy. Wydaje mi się, że taki mógłby bardziej pokazać. No a tak poza tym to jest po prostu analiza gierki Czekolada, gdzie fajnie zagrał. No i spoko. Ale też wydaje mi się, że ta gra po prostu jest nad wymiar podana pod tezę. Ale też w połowie tym materiału Czekolad mówi, że używa Corrupting Potiona, co niestety już jest outdated, bo że ten item został totalnie znerfiony. No teraz w patchu z tego sezonu ten item został po prostu usunięty. Jak grać teamfighty? Teamfighty w LoL są nieuniknione, dlatego bardzo ważne będzie zrozumienie naszego win condition i roli w teamfighcie. Oczywiście ta rola i win condition będą się zmieniały z gry na grę, dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć parę opcji i rozumieć, co musimy zrobić, żeby wygrać gierkę. W jednej gierce będziemy mieli 10-0 AD carry i wystarczy, że będziemy go bronili, a w innej gierce będziemy grali Akali i przeciwny AD carry będzie 6-0. No to oczywiście. Zwykle super intro. Nie wiem czemu tu nie ma cięć. Jak dobrze widzicie,
te win condition i rola zmienia się. I Paweł tak dziwnie trochę mówi przez to. Rozumiemy 3 style teamfightowania. I też w ogóle raz dogrywane, raz nie. I blokujemy wtedy, kiedy nasi casherzy zadają więcej damage na sekundę. I dziwnie w ogóle mówi. Przez co teamfighty są dosyć proste, powinniśmy po prostu ich bronić i atakować pierwszy target. Atakują Ahri, teraz wszyscy fokusują Lee Sina, teraz Brauma. I to jest całkiem zabawne. I ten teamfight wygląda tak jakby... Dokładnie ma słuchawek. Jakby był darmowy, naprawdę. I nie ma dźwięku z gry. A wyglądało na początku nie tak źle, bo tego klipu, dało się złapać. To po prostu dźwięku czekolada z głośnika. A i tak potrafią to wygrać. Dziwnie zrobione. Jeszcze na przykładzie tej gierki pokażę. Tu generalnie przez 13 minut czekolada po prostu analizuje jakieś teamfighty, jak tam grać. No, całkiem spoko, jeżeli kogoś to interesuje. I teraz kolejna lekcja. 3 największe błędy, przez które nie wygrywasz gier. Lekcja 15. I jak tutaj pierwszy raz wszedłem, to miałem poważną rozkminę, czy ktokolwiek obejrzał cały ten kurs i doszedł do tej 15 lekcji? Bo zobaczcie to. Zacznijmy tą lekcję. Przeciwnik co dopiero stepował na mida i traci kolejne 2 wave'y, a ja tutaj jeszcze dostaję idealny reset na Everfrosta. Trzecim największym błędem będzie nieumiejętne roamowanie. No i właśnie, mamy 3 największe błędy, przez które nie wygrywasz gry, a okazuje się, że pierwsze 2 zostały wycięte w montażu i ich w ogóle nie ma. Kurde, o co chodzi? No i dalsza lekcja, jaką mamy, jak dać się skierować drużynie. No i tutaj znowu wydaje mi się, że tytuł nie jest adekwatny do tego, co tu jest. Koniec końców to jest po prostu zwykła analiza gry, w której Czekolad gra, zintował early game, ale potem jakoś wygrał i robił bardzo dużo, no bo gdzieś tam złapał side'a, trochę wave'ów i dało mu się skombekować. Nie powiem, że to jest gra, w której został skierowany i zrobił tutaj bardzo dużo. Po prostu zagrał słabo w early game'ie i potem jakoś odbił tym, że lepiej grał w mid game'ie. No czasami jest tak, że po prostu dajesz się skierować, ale tutaj o tym praktycznie nic nie ma powiedzianego. Kolejna lekcja, swap na topa. Swap na topa. Czasem może się zdarzyć, że zostaliśmy skontrowani na midzie i na topie. Ale jeżeli zesapujemy z naszym toplanerem, to nagle mamy wygrywającego mida i wygrywającego topa. Nie tylko będziemy mieli przewagę creepów nad przeciwnikami, ale ułatwiamy życie naszego dżunglera. No i fakt faktem, dosyć spoko koncept, dosyć spoko pokazane i powiedziałem, że można to zrobić, no ale koniec końców to jest gra z 2021 roku, tu Czekolad gra jeszcze starą syndrom, w 4 minucie tepuje legitnie na creepa pod enemy towerem. No i tak koniec końców mam wrażenie, że ten materiał to jest takie trochę cześć jestem Czekolad, patrzcie jak zdymałem kogoś na kompetitywnie i taki bardziej flexing tym, co on tutaj zrobił, po tym, co tutaj mówił. No i dalej te dalsze materiały, 18, 19, 20, 21, 22. To mam wrażenie, że są takie materiały, znowu zapchaj dziura, tylko żeby było więcej po prostu tych lekcji. Z tego tu praktycznie nic nie wyciągasz, nic tutaj nie ma konkretnego. Już wydaje mi się, że te konkretne rzeczy, te ciekawsze były na samym początku, a tutaj po prostu już nic nie ma. No ale potem mamy, jak grać z Nashorem. Jak grać mając Baron Buffa? Kiedy to przeciwnicy lezą Nashora, to naszym zdaniem jest jak najszybciej rozpoczęcie jakiejś walki w dżungli, bądź wyłapanie przeciwnika na side lane'ie, po to, żeby przeciwnicy nie mogli sfarmić jak najwięcej golda z tym Nashorem. Gdy mamy Baron Buffa, to naszym głównym zadaniem jest zbieranie wieżyczek przeciwnika, żeby powiększyć przewagę golda jeszcze bardziej. Za tier 1 wieżę mamy 250 lokalnego golda, czyli gold, który dostajemy w pobliżu tureta. Paweł, matematyk! 50, co daje nam 500 golda za turet na drużynę. Jeżeli chodzi o tier 2, to też globalnie dają 50 i wieżyczka na topie i na bocie daje 550 globalnego golda, czyli łącznie 800, a na midzie lokalnie dostajemy 300. Turety przy inhibitorze już golda tak dużo... Coś mi tutaj pojebało, bo lokalnie dajesz 650. Wtedy dawał 550, ale to było lokalnie, powiedział, że globalnie. No i dobra, i koniec końców, ta lekcja opiera się na tym, że teraz Czekolad pokazuje, jak kiedyś w grze kompetytywnej zrobili Nashora, zabrali jeden tower, drugi, po prostu coś typu, mamy Nashora, po prostu pushujemy se. Tak to trochę brzmi. No a potem okazuje się jednak, że dive'ują i jednak trolują i jednak mówi, no dobra, puszujcie, ale nie chodźcie pod Nexus, nie? Spoko. Zatwierdzam, Paweł. No i ostatnia lekcja. Tutaj jeszcze też jest faktycznie coś ciekawego. Małe rzeczy, które dadzą ci dużą przewagę. Na wysokim poziomie małe rzeczy mogą stanowić o tym, czy wygrasz gierkę, czy ją przegrasz. Dlatego w tej lekcji pokażę ci parę trików, które używam i sprawiają, że jestem lepszy niż przeciwnicy. I tutaj w tym materiale też jest w sumie jedyna rzecz, którą się dowiedziałem. Fajna sztuczka na LeBlanc o tym, jak można zagrać spoko wizją. Ale potem Czekolad robi coś takiego. Którego Mikey X używa, że jakoś tutaj myszką klikamy, możemy zwordować ten krzak tutaj, ale ja nie wiem dokładnie jak to się klika. Bardzo dużo czasu mi to zajęło, żeby się nauczyć, ale dalej się nie nauczyłem. Ale można postawić tego warda tutaj. Pogluglujcie sobie, to może znajdziecie. No ja jestem zbyt głupi. Kolejny ward
No i to dosyć dziwne, jak na kurs za 250 zł się czekolada mówi coś takiego. Mógł po prostu tego nie pokazywać, wydaje mi się, że wiele lepiej by to wyglądało. Nawet po prostu sam sobie wygooglować, posiedzieć 2 minuty na practice toolu i kliknąć z tego warda. No i to jest tyle w tym kursie czekolada. On, podsumowując, trwa 3,5 godziny. 3,5 godziny obejrzałem tych materiałów. I szczerze, jak na to, że to jest paid content, to z mojej perspektywy nie jest to coś, za co bym zapłacił. Z perspektywy może kogoś, kto mniej ogarnia, może jest to okej opcja. Ale też nie ma tutaj jakiejś tajnej, bardziej unikalnej, bardziej eksperckiej wiedzy, której nie ma za bardzo na YouTubie. Wydaje mi się, że obejrzysz obojętnie jakie poradniki i tutaj trochę tego, tutaj trochę tego wyciągniesz. Nawet nie jest jakoś tak mocno dobrze usystematyzowane, tak jak zawsze to w kursach powinno być raczej. Jest dużo konceptów, które tak po prostu Paweł mówi i nie ma tego na ekranie pokazanych i ciężko jest zrozumieć, o co chodzi. Większość w ogóle tych materiałów wygląda, jakby było robione totalnie na freestyle'u, bez żadnego przygotowania. Dziwnie jest to zmontowane, nie jest to pocięte. Tak produkcyjnie dosyć średnio to wyglądało. I teraz zastanawiam się, czy przypadkiem nie jestem jedynym człowiekiem na świecie, który to obejrzał w całości. Przez właśnie te rzeczy, że coś tam, tutaj coś umknęło, tutaj jakiegoś cięcia zabrakło, tutaj coś było powtórzone 3 razy, no nie wiem. I też pytanie, na kogo ten kurs jest, czy bardziej takich zaawansowanych graczy, czy dla podstawowych. Wydaje mi się, że ten kurs nie jest do nikogo tak wyprofilowany, jest tak w sumie do każdego i do nikogo. Bo jak jesteś ziomkiem, który zaczyna dopiero grać w ligę, to wydaje mi się, że połowę z tych słów, które Paweł mówi, nie zrozumiesz. A jak jesteś kimś, to gra już w LoL'a dosyć sporo, gra już w LoL'a trochę, paręset gier zagrał, no to połowa rzeczy dla ciebie jest totalnie oczywista i mógłbyś totalnie połowę tych materiałów zeskipować. Druga połowa to jest trochę tak, jakbyś obejrzał sobie mojego YouTube'a, albo nawet YouTube'a czekolada. Na wiele takich ciekawszych konceptów dla ludzi, którzy może chcą gdzieś wyżej wejść, jest po prostu pobieżnie przedstawiona, tak jakbyś to po prostu robił na YouTubie, gdzie targetujesz ludzi z niższego elo i jakbyś się za bardzo rozwodził nad głębszymi konceptami, to nikt by tego nie chciał oglądać. Nie wiem, dosyć dziwny ten kurs w moim odczuciu. Mam wrażenie, że Paweł mógł się trochę bardziej postarać. Jeżeli ktoś chce zobaczyć jakieś parę takich tipów czy coś, no to może sobie to obejrzeć. Może sobie kupić ten kurs i tam parę tych rzeczy sprawdzić. Ale tak, to wydaje mi się, że lepiej po prostu obejrzeć jakąś serię, obejrzeć jakiś film na YouTubie tu, tam, obejrzeć nawet moją ucieczkę z piekła, bo wydaje mi się, że tam wiele tych konceptów jest tak po prostu przy okazji pokazywanych i tam widać faktycznie, jak można jakichś nobów zastępować, a tu nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, czy podobał wam się ten materiał i czy kiedyś kupiliście jakiś kurs, czy kupiliście kurs League of Legends i co o nim myślicie, czy może jakiś inny kurs też powinienem sprawdzić, jeżeli w ogóle jakieś są, no i nie zapomnij zostawić subskrypcji. Cześć!